Marcina Kudla, który na 1925. Tradycyjnie prosiłbym o komentarz do wojskowych wydarzeń, jak później się będą pytania z sali, odpowiedzi na te pytania. Bardzo proszę, panie trenerze. Zaczynamy od trenera gości. Żałujemy, że nie wygraliśmy, bo mieliśmy dwie dobre sytuacje, aby wykończyć tym jedną, można powiedzieć, że do pustej bramki i zawodnik nie trafił. Czujemy niedosyt, bo mimo, że graliśmy w dziesiątkę, to my dominowaliśmy i przeciwnik, byłem zdziwiony, że grał na czas jednak mimo wszystko i że ten remis zadowalał Krzo. Ja bym zaatakował i bym pewnie poszukał punktów, no ale to nie moja strategia. My chcieliśmy do ostatniej chwili strzelić tą bramkę, ale niestety dzisiaj się nie udało. Jeden pozytyw to taki, że nie straciliśmy bramkę, bo ostatnio tych bramek remisowaliśmy mecze i traciliśmy, a dzisiaj akurat tej bramki nie straciliśmy, więc to jest pozytyw. Ja dziękuję. Dziękuję serdecznie. Tyle trener drużyny Stali. Marcin, dobre spotkanie twoich chłopaków dzisiaj w trudnym meczu ze Stalą Rzeszów. Jaki twój komentarz do tego, co oglądaliśmy? No tak, na pewno bardzo trudne spotkanie. Wiedzieliśmy, że to bardzo solidna drużyna, oparta na naprawdę zawodnikach doświadczonych i z przeszłością występów w wyższej klasie rozgrywkowej. Także no, wiedzieliśmy o mocnych stronach Stali Rzeszów, staraliśmy się wyeliminować te sytuacje i tak naprawdę no, chyba nam się to udało. Jeśli chodzi o grę w przewadze, na pewno mogliśmy gdzieś tam zaryzykować bardziej i zagrać bardziej ofensywnie. Ale no powiem tak, uczymy się jeszcze, to jest dopiero drużyna gdzieś na dorobku, która się tworzy i tak naprawdę szanujemy ten punkt, wiedząc z jakim przeciwnikiem graliśmy, że nawet grając dziesiątkę, ta drużyna jest, Stali Rzeszów jest bardzo groźna i powiem tak, że indywidualnie gdzieś baliśmy się, żeby nas nie ukuli, ale tak jak mówię, no, jestem zadowolony z gry mojej drużyny. Mieliśmy swoje sytuacje też, nie ukrywam, że też liczyliśmy tutaj na 3 punkty, takie było nasze założenie, ale mówię, z przebiegu całego spotkania jestem zadowolony. Powiem szczerze, że remis, tak mi się wydaje, jest sprawiedliwy. Dziękuję serdecznie. Tyle obaj szkoleniowcy. Bardzo proszę, obaj panowie do państwa dyspozycji. Panie Januszu, końcówka sezonu, czy pan będzie walczył z liderem? Końcówka rundy na razie. Jeszcze sezon się nie skończył, także czy będziemy walczyć o lidera? Wie pan, pytanie z cyklu, jak mam odpowiedzieć? No, oczywiście, znaczy my jako klub i wszyscy razem wspólnie, cel mamy jeden. Wygrywać mecze. Jeśli drużyna będzie wygrywać mecze, to będzie ta tabela samoistnie się układać i będziemy na najwyższym miejscu. Lider najważniejszy, żeby był po sezonie, a w trakcie oczywiście może być różnie. My oczywiście chcemy mieć, już teraz chcielibyśmy mieć taką przewagę, która by pozwoliła nam spokojniej myśleć o zimie, ale na razie widzimy, że jest ogromny ścisk w czubie i przypuszczam, że do ostatnich momentów tej ligi będzie to tak się odbywało, chyba że któraś drużyna złapie taką serię jak na przykład teraz Podhale, które wygrywa mecz za meczem i chyba 6 mecz rzędu. Natomiast my patrzymy tylko i wyłącznie na siebie i chcemy wygrywać mecz. Tak jak dzisiaj chcieliśmy wygrać ostatnio z motorem nam zabrakło w końcówce, bo mieliśmy przynajmniej dwie bardzo dobre sytuacje między 90 a 94 minutą. Dzisiaj no, ta jedna sytuacja, która przede wszystkim ona powinna się zamienić na bramkę i ten mecz taki był do jednej bramki. Też Krzo też było groźne i też to nie jest tak, że ten punkt jest jakiś słaby dla nas, ale czuję mimo wszystko niedosyt, bo chcieliśmy wygrać i liczyliśmy tutaj na te 3 punkty. Marcin, pierwsza szóstka to dla ciebie deficyt? Jak to widzisz? Pierwsza szóstka. Powiem szczerze tak, nie ukrywam, że bardzo bym chciał awansować. Naprawdę i to szczerze mówię. Ale mówię, no dużo, dużo pracy przed nami. I tak jak mówię, jak ktoś z trenerów wypowiada się przed kamerą, że nie gramy o awans,
no to dla mnie no to jest trener bez ambicji. No. Tak jak trener tutaj jasno stawiają sobie cele, że po prostu gramy o najwyższe. Oczywiście wygrywamy wszystkie mecze, mamy awans, ale tak jak mówię, każdy z nas trenerów marzy o tym, żeby awansować, czy z mniejszym budżetem, czy z większym budżetem. Nie takie drużyny jak z budżetem, na przykład jak Krzyżostrowiec awansowały. Także dlaczego nie? Tak, ale to jest tak jak mówię, to jest no, moja tylko naprawdę taka, nie wiem, jakby to powiedzieć, moje marzenie. Ale mówię, będziemy dążyć do tego, żeby stworzyć drużynę taką na miarę naprawdę solidnej gry, takiej już mecz za meczem, żebyśmy byli takim fundamentem nie do zdobycia. Mówię, wahania są, początek rundy naprawdę bardzo udany w naszym wykonaniu, później troszeczkę zawahanie gdzieś kilka tych bramek straciliśmy takich naprawdę, gdzie nie powinny nam się zdarzyć, ale tak jak powiedziałem już we wcześniejszej mojej wypowiedzi, to drużyna dopiero powstaje, dopiero się tworzy, choć już koniec rundy, ale oparta drużyna na swoich zawodnikach, na wychowankach i tą drogą idziemy dalej i będziemy chcieli jeszcze mocniejszą tą drużynę zrobić. Na pewno rewolucji w zimę nie będzie, a będziemy jeszcze bardziej chcieli z tych zawodników wyciągnąć jeszcze więcej, bo drzemią w nich na pewno większe możliwości. Wiemy wszystko. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję. 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 Dziękuję.